Fajnie byłoby, jakby Volibear fajnie grał. Wydaje mi się, że nie masz z nim szans na walkach, bo on Ma średnie cię. mnóstwo. No tak, i on. Będą w close walkach, to skończą się kolanka i on ci po prostu wtedy zabije z autosów normalnie. Możliwe. Tylko ja raszuję pewnie egzekucjonera. No. Może to żebyś, coś do. Wiesz, level 1-2 nie dostał strzizowany. Bo ma ghosta też. A, wiem, wiem. Ale ciężko mi sobie wyobrazić, żebym na drugim levelu, żeby udało mu się strzizować. Topór, 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 topór. I tyle. Usiądę sobie wygodnie. Dobra. O, na Kasadina. O, tutaj mógłbym nie scizować. Ale powinien pomagać. O kurwa. Ściero. Najgorsza. To jest Kasadin, który gra pierwszy na W. Dobra, on będzie. Że też złapał mnie w ogóle. Pizu. Ale już many nie ma. Ej, Rengar pula nie dostał? Nie wiem. Bez ghosta, Olaf. Rengar na raptorach. Czy mi się trady z nim opłacają? Pewnie. Ej, on chce schodzić na ten. Damy radę zabić na redzie? Ja może ty przepuszowałeś? 270 HP. A Kasa ma trzeci, bo on puszuje mocniej. O, sam go zabije. Mam nadzieję. Nice. Git, git. To Rengara strasznie zdenerwuje na pewno. Rengar w ogóle nie zaczął od Reda. To jest trolling. No. Chyba zbyt agresywnie gram. Na niego. Jeszcze grać z tym samym Alistarem? Okej. Ci co w czasie Niki ogarniają. No. Dobra, bez flasha z mi. To jest bardzo ładnie ustawiona linia. On tepnie. Pewnie do ciuchci. Ta, taka to jest kurwa, no ja nienawidzę coś takiego. Idę do pasy. Wiesz, że topowanie do ciuchci to jest jakbyś komuś porysował auto na ulicy? A? Tak. Legit to samo. Nie cierpię tego. Wybijasz sobie ciuchcie, nagle jakaś trzmata kasadynowska typuje na nią. Bitrate jaki? 6 koła. No to szkoda, że nie trafiłem tego. Bo bym go zabił. Woli mi się idzie pod topside. Możesz mu pingnąć, to przyjdzie ci może. Ja mu pingnę nawet jak chcesz. Wiesz co, ja nie wiem, czy Olaf się chyba teraz wraca. A, właśnie widać tak. No, nie wraca się. Ale ja się wracam. No chodź, chodź. O! Rengar top, Rengar top. Okej. Goście, co trzeci level ma i gankuje.
O, ja zrobię inaczej, Bramble Vesta. On potek o, nie kupił. O, i tepam, tepam. To jest bait na Rengara, który powinien tutaj być. Nie ma? Typu potek nie kupił na linii, ale strollował. Nie masz flasha. Ale on zintował o tym, że nie kupił potek, to jest insane. No dobrze, teraz no, może no, ci się no. Uda. Od razu na szóstym może ci się uda, nie? Zabiłem go już. Tak, ale... A, że no. Przed jego szóstym. Tak, tak, nie, nie? No. To już nawet znaczenia nie ma. Ja teraz będę gabizował, bo kupię Shina i będę każdego trade'a wygrywał. Aha, bo ja nie mam E, kurwa, a ja tak skaczę. Dobra, to był inting ogólnie lekki. Nie, drugi punkt W do trade'ów lepszych. Teraz Ranger, Olaf kombinuje. Jak zcheezować mnie, ma ghosta tak. I próbuje sfrizować linię. A Shin, bo Magic Shielda ma kasadin. Przebijam się z Shin, bo physical damage bije Shin. No i teraz mam 140 walne z Q. Physical damage, to jest strasznie dużo physicala. To się opłaca. SS mi dajesz. Wydaje mi się, jakbym topa kampił, to moglibyśmy z tego dużo wali wyciągnąć. Bardzo możliwe. Ja go mogę zacząć w pewnym momencie rozjeżdżać, ale... No ja idę na topa właśnie, bo... Na razie midzie, bardzo safe gram. Na midzie typu jest już czasznie z tyrany. Bezerki Olaf. Okej, okay, nie zgiń. Zabijasz go. No i elegancko, bez ganka nawet. Ciągnięty. O, Rengar. Rengar bez Rengar mogę puszować. Bez życia Rengar. O, powiem ci, że ten Rengar nie ma życia w grze. On już zginął dwa razy na tym redzie. Tak? Tak, a tak. A co dwa razy wyłożył? No ten, zabił go. Dobra, nie, myślałem, że mówisz, że teraz dwa razy ten... Nie. Chciałem mu zrobiłeś co... Ty, on gra Conquerora na Kasadinie, ciekawe, to taki pod late game Kasadin strasznie. No to straszny late game, bo teraz to, nie wiem, trolling przy 12 stakach. Nice. No i siema. On flashował czy erkował? Chyba erknął, wiesz? A ładnie byli dobra. Dobra, Twitch ma killa i on już ma na munę składa. Więc trzeba będzie poabizować ich trochę na tym bocie. Jak będzie miał Twitch ma na munę, to będzie walił tego bota. Bagiety jadą tam po ciebie. Jadą. Po tych co piszą głupie komentarze z czatu. To na razie promu wygrane chyba coś czuję, ale nie zapeszajmy może. Żeby nie było czat, zobaczyłem jeden głupi komentarz. Jak, nie wiem, może zgadniecie który. Ja chyba puszuję, nie? Tak, tak, mamy obu. No, co? Ładnie, ładnie. To dużo już. O, widzę, ktoś zgadł. Co? Nie wiem, który głupi komentarz. No bocie idę zabić tego typka. Kurde, widzieli mnie. Ha, zabił go ten! Ezreal ultem, ja pierdolę. Ale mamy szczęście, Noxy, no. Poryte jakieś, naprawdę. No bo ta gra to była ważna dosyć. No to jest chyba najważniejsza gra w tym challenge'u w sumie.
Tak? No tak, no bo... Nie, nie przesadzam. Ale patrz. Nie arkował, nie? No, nie, nie arkował. Bo popatrz, jakbyśmy przegrali to promo, to byśmy musieli zagrać kolejne 4 gry, żeby wbić w ogóle diament. To wygranie tej gry... Ale chujowo. Wiesz, co się stało? Co? Moja R-ka, był dźwięk już wciągania R-ki, ale jakaś dziwna interakcja z jego ultem. Bo myślałem, że nie mogę zacząć wciągać w sumie w trakcie tego. On jest bez R-ki. Porobicie go, nie? Tam. Nice. Szkoda, że nie mam asysty. Ja pójdę na midę. To jest dobra, prawda. Bo wiesz, 3 gry byśmy musieli do tyłu być po tej grze. Tak, wiem. Bo ta gra jest tak naprawdę warta 3 gry. Top side Rengar. Ale on jest tak skończony ten Rengo. No. Te maszerkę może ci się uda na bota pójść od razu. No właśnie, co? Idę teraz. Próbujemy od line ganka zrobić. Czat mi się zaciął. Napiszcie uśmiech na czacie, żebym widział, że nie zaczęliście się. A Mura ma na Twitch. No jest. Dzięki za uśmiech. Ja wracam na topę, także... Dobra. Możesz już iść na midę. Luba. No to tutaj zejdzie ksadyn. Wymieniamy się jakby za Rafem? Nie, wracam już. Dobra. Dużo bije, tam woli mi śpęci. No, woli dużo bije. Strasznie, że pół życia Kastelinowi. Kurwa. No patrz, ale to jest klątwa Zombie Warda, Nox. Jak nie gram w Zombie Warda, wszędzie są wardy. Gdzie nie pójdę, jest wart. A jak gram, nie ma. A w Zombie Ward znacznie szybciej ci snowballuje apeki. Bo ci dwa daje za wardę. A ile masz teraz? Kilka wardów. No 6 mam tych staków. Na 10? Na 10, no. W sensie nie, to nie jest źle. Eyeball Collection, no. Też bym miał... Czekaj, ile bym miał? Vision score? 10? Nie wiem, czy cicho trochę nie są te donaty tutaj. Dziękuję bardzo za donatę. Kupię tego skinka potem. O, czekaj, tapam na Drake'a. Możemy... Idę. Jestem. Okay. No i co? Łatwo. I koniec. Olaf się tepnął jeszcze, żeby zginąć. No i dobra, ja już idę na midę. Nie doganię go. Było słychać cicho, nie? Inny wygląd do Nate'a, bo musiałem zmienić stronę, bo z tobą były wczoraj problemy. Właśnie, sobie muszę ten... ogarnąć stronkę z donate'ami jakoś. Ile on ma staków? 800 bez muzyki streamuje. Potrzebuje many. Raz, że mi tak nawet wygodniej w sumie, a dwa, że Twitch wprowadził jakieś regulacje odnośnie copyrightu. Ale w sumie, whatever, dla mnie jest to muzyka, nie muszę mieć. Nawet mi się lepiej w sumie gra bez muzyki. Już bez przesady. Czasami puszczę jakiś mocno gang. Nie. Dobra, Nox, ale ulga. No, jest dobrze. Kurde, lody bym sobie zjadł. Ale głośno jadł gliny. No, jadł po tego Olafa. Zastanawiam się. Po tej gierce będę potrzebował chwilki, kupię tego skina. Wrócimy tak przez donate'a, żebym kupił skina i ten. I zrobię, żeby donate'y były głośniej. Dobra. No, whatever. Czy grałeś każdą postacią w grze? Tak. Oh.
Regulacje nic nie dają i tak dalej każdy puszcza. Ta, wiem, że dalej każdy puszcza i nie ma, nawet nikt nie dostał strajka. Chyba ale to takie... dlatego, że w tym systemie na copyright strajków oni testowali małą liczbę utworów na razie, to nie ma od razu dawać dużo. No to, ale to jest pewnie tak też, że oni musieli to powiedzieć, żeby wiesz, nie było, że nie mówią o tym, a tak naprawdę to nawet pewnie tego nie sprawdzają aż tak bardzo. Ale nie, nie, oni będą bardziej sprawdzali, bo problem jest taki, że wytwórnie mają pretensje do Twitcha no. I Twitch ma umowę z wytwórniami muzyki, że załatwi, że zajmie się tą sprawą jakby. Oni docelowo muszą to zrobić, to nie jest tak, że oni no, mogą to, udawać. To trochę bez sensu, no bo oni mają przecież ten współpracę z YouTube'em. Czemu YouTube nie daje im content ID? Kto ma współpracę z YouTube'em? W sensie, no nie współpracuje trochę Twitch z YouTube'em? Nie bardzo. Czy w ogóle? Nie bardzo. Kiedyś współpracowali i to było tak nawet, że jak streamowałeś, że jak miałeś film na YouTubie, to mogło się wyświetlać, że streamujesz w danym momencie na Twitchu. No bo na Twitchu dalej jest taka opcja, żeby sobie wrzucić na YouTube'a ten klip od razu. Wodę, no. Ale to nie jest współpraca, tylko... Integracja bardziej. Integracja, no. Absolutnie. Bo kiedyś to było do tego stopnia, że na YouTubie normalnie na filmach się wyświetlało w rogu, że jesteś live na Twitchu, nie? Mhm. A jak YouTube zaczął streamę wprowadził, to... Obrazili się. Się obrazili na siebie trochę. Ja chyba pójdę puszczować topa, bo nudy tutaj... Ale no właśnie w sumie, czemu wytwórnie miałyby się obrażać, że ludzie sobie podczas gierki słuchają jakieś tam muzyczki, nie? Jakbyś... Dlatego, że nie mają z tego żadnych pieniędzy. No dobra, no ale... Fame? O to ci chodzi, że rozgłos dają muzyce? Nie, zastanawiam się w sumie, bo tak myślałem, czy na przykład jak jadę sobie autem, no nie, i są sobie w radiu muzyki, to też oni nie mają takiej żadnej pitosu teoretycznie z tego, że ja słucham tego konkretnie. Mhm. Tak, tylko że tam radio płaci za licencję. No tam, mam radio. No to Twitch też płaci chyba jakieś... Nie, Twitch ma na niektóre utwory ma wykupioną licencję, to prawda. No jest właśnie. Biblioteka Twitcha i na niektóre utwory możesz korzystać, ale to jest to tylko niektóre, nie? To jest to co Twitch licencjonuje. Nieduży wycinek. Ciekawe. Bo kwestia jest taka, że docelowo to jest wbrew prawu międzynarodowemu i jakbyś nagrał muzykę, załóżmy, że ty nagrywasz kawałek, prawda? No. I ktoś na Twitchu go słucha, to ty możesz pozwać Twitcha według prawa narodowego. Nie jakby tą osobę, tylko Twitcha, bo on udostępnia platformę, na której to jest rozpowszechniane. Mhm. Ciekawe. Czy za słuchanie coverów można coś dostać? Z coverami jest ten problem, że też osoba, która nagrywa ten cover, ma prawo do niego. I chyba z coverami to jest w ogóle ciężka sprawa, bo jeszcze... Czasami nie wiem, czy na przykład jak coś nagram, czy mogę zastrzec prawo, że nie chcę, żeby nikt nie coverował. To jest takie śliskie trochę. A czy Alistar właśnie soluje jak Asadino? Maxi. Chyba to zrobił. Co jest kurwa z tą grą nie tak? Ale jakoś mało HP miał ten Kasadin. No, miał fulla na początku. Grump acquired. Jak słuchać muzyki na streamach bez bycia pozwanym? Znaczy generalnie nikt cię nie pozwie, tylko właśnie problem jest taki, że to mają platformy problem, nie? I YouTube się tym zajął, bo oni robią tak, że jak są, puszczasz muzykę, do której nie masz praw, to hajs z reklam ma wytwórca muzyki. Tak jest YouTube dogadany z wytwórniami. Twitch nie ma takiego systemu. I no, i tyle, nie? Ale skok. Ale szkoda, że R-ki nie mam. Ale Twitch dużo robi. Tak, dużo robił. Tam smyrał nas wszystkich. No, ale nie, Twitch to jest przepiękna postać. Bije tą szelo, woli te skille. I 0-0-0-0. Minus 3, minus 3. Jakbyś nie grał Herosem po prostu, to jest smutne aż. I to jest taki user z postacią. Oj. Kurwa, Noxy.
Niedobrze. Dobrze, no a i mówiłem ci, że lepiej będzie dzisiaj zagrać? No mówiłeś, miałeś może rację. Wczoraj jakbyśmy siedli jeszcze na tym, to nie wiem, czy byśmy... Nie chodzi o mindset, chodzi bardziej o godzinę, w której gramy i wiesz, to przez to zmienia. Diament, no i kozacko. Co tam, widzowie, by mieliście kiedyś taką animację w życiu? Pewnie nie.